Jest! Jest ryba! I to jaka? Jaki okoń? Co jest grane? O, siedzi! O, siedzi! Siedzi! O, ho, ho, ho! O, jest! Jest! Siemano widzowie, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj słuchajcie, lecimy nad rzekę, dokładnie tak. Nie wiem czy dokładnie na jedną, czy pojedziemy sobie później na jeszcze jakieś, ale dzisiaj jest cele rzeka i słuchajcie, okoniowanie. Dokładnie, lecimy delikatnie pod okonie. Mam ze sobą swoją wędeczkę od Zemexa do 7 gram wyrzutu bodajże, z tego co pamiętam. Dawno nie łowiłem na rzece, więc dzisiaj czas wrócić na rzekę. Ale zanim jeszcze pojadę nad wodę, to słuchajcie, muszę jechać do Decathlonu po jakieś przynęty i co najważniejsze plecak. Tak jest, bo mój 6 albo więcej niż 6-letni plecak niestety już nie nadaje się do użytku, wszystko się w nim popsuło i muszę sobie dzisiaj nowy jakiś kupić, także lecimy do Decathlonu, a później na rybki. Biorę chyba ten za 160 zł. Wygląda spoko. Przynęty są. Plecaczek jest, lecimy do kasy. Co tu się odwala na tej mojej rzece? Dzień dobry. Dzień dobry. Była tak ryby. Prawdopodobnie o konia. Troszkę ściągnęło mi gumkę. O, jest! Jest ryba! I to jaka? Jaki okoń? Co jest grane? Jak ja go wyciągnę, nie mam pytań. Ale ładny okoń. Jest! Ho, 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 ho! Jaki ładny! Wypluł już przynętę. Zaraz zobaczymy, ile on ma. No, 27. 27, także całkiem przyzwoity okoń, nie wiem czy nie największy z rzeki mój. Ładny, ładny, bardzo ładny. Coś pięknego. Piękny okonek. Leć. Idziemy polować na kolejny. Haha, już mi się to podoba. A dosłownie spod brzegu wziął. Patrzcie, tam jest krokodyl. Widzicie to? Krokodyl tam jest normalnie. Ja nie mogę. Co tu się dzieje w tej Polsce? Nawet krokodyle mamy. Widzicie to? Jaki świetny. Ogólnie to jest wyrzeźbione, ale coś pięknego. Dobra, patrzcie, zrobiłem taki myk, że nałożyłem sobie dresy na kalosze. Teraz nie powinien żaden robak mi tam wejść, ani kleszcz. No idziemy przez tą dzicz. Tu mam jakieś zejście. Możemy sobie chwilę tutaj porzucać. Już mnie coś gryzie w tych kaloszach. No nie, no dramat. Ja poluję tutaj na większe okonie. Jest 27, teraz na 30 polujemy, słuchajcie. No i zaczep. Ajajajajaj. Śmiesznie to tu wszystko wygląda, naprawdę. Ale podoba mi się, podoba mi się. Trzeba tylko znaleźć ten dołek. Ten dołek złoty, który przyniesie mi piękne ryby. To jest jedyna rzecz, którą teraz muszę zrobić. Znaleźć ten złoty dołek. Dobra, nowe miejsce, przynęta na czoburaszce, jednogramowej niestety, bo cięższej nie mam, ale mimo wszystko powinno być ok. O, i była pierwsza ryba była, na czoburaszkę, ja cię kręcę. Próbujemy jeszcze raz w tym miejscu. Dobra, znalazłem po drodze jeszcze takie fajne miejsce, dosyć trudno dostępne, jeżeli chodzi o dojście, więc może rybami mi to wynagrodzą. I jest ryba! Pierwszy rzut i ryba od razu. Jest! Mam to. Już mi wynagrodzili troszeczkę. Jest pierwszy pasiak z tego miejsca. Płyń. I rzucamy dalej.
Mam nadzieję, że jakieś większe tu też będą. Nie tylko takie. Obrotówka z Kaperlana, z Decathlonu się sprawdza. Jest dobrze. Roślinności trochę tu jest, co prawda. O, piękne miejsce. Ale najważniejsze, że pasiaki są. To jest najważniejsze, jest zabawa. Obrzucam sobie to miejsce dokładnie i możemy lecieć dalej. O, jest. Tak, okonek mały. Tu jest piękne miejsce, słuchajcie. Trudno dostępne. Piękne, piękne. Zobaczymy, czy tutaj coś siedzi. Taki fajny zakręt. O, siedzi. O, siedzi. Siedzi. O, ho, ho, ho. Siedzi. Fajny okoń. Ładny pasiak. Dawaj mi ten hak. O, mamy to. Piękny, piękny. Naprawdę przepiękna rybka. O, płyń. Dziękuję, że wzięłaś. Próbujemy dalej. Może jeszcze uda się jakąś tu wyrwać. Jeżeli nie przepłoszył stada. Słuchajcie, dzisiaj mam strasznie mało czasu, rzecz biorąc na łowienie, bo muszę jeszcze jechać sprawy pozałatwiać, ale myślę, że jak będę jechał sprawy załatwiać, to po załatwieniu tych spraw chyba jeszcze dłużej jadę pod wieczór i się pobawię, bo to jest naprawdę coś pięknego. Taka odskocznia od łowienia białorybu. Bardzo mi się to podoba. U mnie na szczupaki jest słabo. Słabo ze szczupakami, bo tu nie ma gdzie jeździć za bardzo, ale słuchajcie, na te rzeki, na tych rzekach jest cudownie, po prostu cudownie. I muszę częściej na nie jeździć, zwiedzać jakieś nowe odcinki, ogólnie nowe rzeczki, coś pięknego. Tak chyba będziemy robić, słuchajcie, bo mi się to podoba. Tylko muszę sobie wędkę ogarnąć jakąś, bo tutaj już mi się przelotka rozwaliła w poprzednim sezonie. Ostatnia przelotka i... No i nie jest za kolorowo, ale wędka mimo wszystko spoko, fajnie się nią łowi. Widzę, że trzeba zejść troszkę. Ten plecak już jest tak brudny. A dopiero go kupiłem. No cóż. Z tego co widzę, tutaj jest płyciutko. Także może być ciężko obrzucać tą obrotóweczką. O, była ryba. Była ryba, słuchajcie, taka malutka. Taka maciutka, totalnie maciutka. Teraz to już zaczep. No niestety, słuchajcie, pogoda się popsuła diametralnie. I straciłem jedną obrotówkę. Więc otwieramy kolejną paczkę. Na szczęście mam drugą. Śmieci oczywiście ze sobą zabieramy. Nie będziemy tutaj śmiecić. Wyciągamy obrotóweczkę. O, pięknie. Tu jakiś śmieć mi upadł. Jego też zabieramy do plecaka. Wszystko pięknie. Już jest cały brudny, a dopiero go kupiłem. Ale cieszę się z zakupu, fajnie wygląda. Jest spoko, także jest git. To mi się podoba. W końcu jakiś normalny plecak na ryby. Uuu, coś ładnego się tutaj spławiło na środku. O, jest, jest! Mamy to! Jest pan garbus! Potężnie zassał! Jest! Mamy to! Kolejny garbusek! Pięknie! Płyń! No, coś tu się zepsuło! O. Tutaj jest totalna cisza. Totalna. Nic się nie dzieje. Jakieś zepsute miejsce chyba.
O, same liście. Spróbuję jeszcze pod brzegiem tutaj jakoś porzucać. Może pod tym brzegiem będzie się bardziej działo. Chociaż cokolwiek, żeby tutaj się działo pod tym brzegiem, to by było super. O, była ryba. Ale niestety słabo wpięta. Niemrawe są te okonie dzisiaj, no. Ale widać, że one bardziej wolą na środku siedzieć. W tym miejscu. O, jasne, tutaj ktoś śmieci pozostawiał, nieźle. Się bawią tu ludzie. Nienawidzę czegoś takiego. Przy zalewie jest kosz, a zalew jest, no nie wiem, z 200 metrów stąd. O, jest! Mamy to! Ma, jaki mały! Jaki maluszek! Ale jest! Mamy to! Dlatego mi się nie wpinają, bo to są tak małe. Zaskrzela się wpiął, ale jest. Maluch totalny. Śmieszny. Płyń. I rzucam z powrotem w to miejsce. Może jakaś ławiczka tam jest? O! Była ryba kolejna, no. Siedzi tam ławiczka takich małych rybek, totalnie. Totalnie małych, totalnie. Ale czy mi się chce bawić z tymi małymi rybami? Mogę spróbować jeszcze z 2-3 razy tam rzucić za większą rybą, ale z tymi maluchami nie będę się bawił. Chcę powalczyć tutaj. No więc słuchajcie, ja się zwijam powoli, bo muszę załatwiać sprawy. I jeżeli pogoda na to pozwoli, to przyjadę tu za jakieś 2 godzinki, a oby pozwoliła, bo strasznie mi się spodobało, naprawdę. Troszkę okonków wyciągnąłem, także jest git. Ja teraz lecę i jeżeli pogoda na to pozwoli, to widzimy się później. Dobra, słuchajcie, godzina 16:30, ja wracam na pole bitwy. Czas powrócić do koni. Witam ponownie. O, było branie. O, był atak ryby. Ale maluchy jakieś tu są na pewno. O! Jest, maluch. Haha. Mamy kolejnego spod brzegu. Ach. Malutki, strasznie malutki. O, nie. Mały, lecz do wody. Siup. No, coś się dzieje, coś się dzieje. Jak na razie jedna ryba. Po powrocie. O, dosłownie z kilku centymetrów od brzegu. Bardzo bliziutko wziął. Tak jak ten. Ale to już coś ładnego jest. Co to? Okoń, ale podhaczony. Podhaczony okoń. Tak samo, spod samego brzegu. Myślałem, że to będzie ładniejsza ryba, ale niestety podhaczona. Kolejny pasiak. Malutki, bo malutki, ale zawsze rybka. Płyń. Tak śmiesznie tutaj, słuchajcie, wziął pod samą tą kładeczką tutaj. Samiutką. O nie, teraz zaczep był, ale pod samą tutaj kładeczką wziął. Dosłownie. Także jest dobrze. 2 ryby po powrocie. To mi się podoba. Teraz czekamy na jakąś większą. O! Jest kolejny. No, to mi się podoba. 3. ryba. Jest dobrze. Ole się zapiął za wszystkie kotwice. Teraz odhaczyć go, to będzie hit. O! Kolejny wariat. Leć do wody. Te rzeki są o tyle fajne, że jak już znajdzie się to jedno miejsce, gdzie te okonie siedzą, to można fajnie połowić. To mi się strasznie w nich podoba, ale ciężko jest za to znaleźć to miejsce. Naprawdę ciężko. Zaczep. No ale cóż, no, nie poddajemy się. Jak na razie 3 ryby z tego miejsca, także jest świetnie. Myślę, że tak z godzinkę, może troszkę więcej posiedzę, zależy jak będzie z braniami. I będę spadał. Będę spadał, słuchajcie. Obrzucam tutaj dobrze te miejscówki najbliższe i zobaczymy. Mam nadzieję, że się nie rozpada, bo jeżeli się rozpada, to będzie słabo. Ale póki nie pada, trzeba korzystać z tej pogody.
Jest, była, był okoń. Był, słuchajcie, okonek. Nieduży. No mają tak małe pyski, że nawet nie wpinają się w tą kotwiczkę. O, jakie psiaki. No i poszyły mi ryby. Muszę iść w inne miejsce teraz. W takim wypadku. I dlatego powinno się na smyczy chodzić z psami. Bo płoszą ryby wędkarzom. Ale śmieszny piesek, fajny. Proszę, żeby teraz tu mi nie przyszły popłoszyć ryb. Ty tu wędkarz siedzi. Na co łowi? Na spławik. No to ja muszę iść dalej. Nie fajnie. O, tu mogę iść. Tylko tu ten pies siedzi. Proszę mnie nie atakować. Dzięki. O, co jest grane? Kolejny okoń. Nie, puściła, był taki ładny. Ajajajajaj. Ładny pasiak był, no. Aj, szkoda. Straszna szkoda. Był koło 20, tak myślę. No cóż, słabo się wpiął. I wyszło jak wyszło. Dobra, więc słuchajcie. Moja przygoda dobiega końca. Jakiś komar mnie próbował jeszcze tutaj ugryźć na koniec. Nałapałem się dzisiaj tych okoni. Oj, nałapałem. Było cudnie. Dobrze, że wróciłem, to jeszcze dołapałem tam z 3 okonki. Także macie więcej filmów. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodoba, bo szczerze mówiąc, to dzisiaj miałem w planach nie jechać nigdzie na ryby, ale też odskoczyły mi inne plany i miałem trochę czasu wolnego, więc stwierdziłem, że przyjadę. No poświęciłem, myślę, że z 5 godzin na to łowienie, jak nie mniej. Także i tak wyniki nie są złe. Jak na tą rzekę, to są naprawdę spoko wyniki. Jeżeli chcecie więcej rzek, piszcie w komentarzu. A ja już się z wami żegnam. Wbijajcie na mojego Instagrama, który macie tutaj. Tam wlatują różne nowości, informacje i tak dalej. Także polecam. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. The pain is never